Kultura Trójmorza. Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa. Siedzimy na murku w pięknym parku wilanowskim przed pałacem w Wilanowie, bo tutaj pracuje dr Anna Ziemlewska, autorka książki Ryga w Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej w latach 1581-1621, bo tutaj będziemy rozmawiać o Rydze, o stolicy Łotwy. Dzień dobry pani.
Kultura Trójmorza. Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.